przyjeżdżamy z defektem, chemik jest od defektu, a my robimy swoje. Jeżeli on potrzebuje tą osobę, żeby mu przynosiła rzeczy, to ta jedna osoba... My jesteśmy od razu ale ja też chcę zmienić koło, my inne narzędzia, a może to robić. Ja sobie sprawdzę paliwo i tak, nie ma... Bo jeżeli ty, ktoś cię zawoła, jeżeli ktoś cię zawoła do tego... Takie rzeczy się normalnie nie dzieją. Zobaczcie, jaka ekspresja. Już są w garażu. W tej chwili jutro zaczynają rajd. I co się w tej chwili dzieje? Omawiają wszystko strategię. Jest ich tu dużo. Jest ich 8 prawie, no nie? Każdy jest za coś odpowiedzialny. Za pasy, za paliwo, za wodę. No kurczę, nawet przecieranie szybek, kurczę, w kaskach. Miejmy nadzieję, że to przyniesie efekty jutro i zobaczymy, jak oni się będą z tym zachowywać. Do jutra. Wiesz co, pojechać na spokojnie, bo Tarasek podpinał komputer, żeby mapę dograć. Też na spokojnie. I też poznanie piasku, bo ten piasek się całkiem inaczej zachowuje. Dosyć mokry, cholernie śliski i najgorsze jest to, że wiesz, widzisz przed sobą takie szarość jak shooter i masz we łbie, że możesz po tym cisnąć, ile wlezie, bo potem Alek się dobrze czuje. Ale to nie jest to, także trzeba walczyć sam ze sobą, żeby się zachować, nie wiem, odpowiednio na tym dziadostwie. To Alek, jak po prologu? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Trasa jest w sumie dość prosta, tylko że nawierzchnia jest zaskakująca. Bardzo zaskakująca. Strasznie ślisko jest na tym piasku. Jest taki sypki. Zdziwił nas. Już w zasadzie na pierwszym zakręcie nas zdziwił. Co to za modyfikacje robisz? O co to chodzi? To jest osłona na wysokiej klasy, osłona na alternator, żeby się nie usłonął piazdać sobie. To jest improved by, kurde, nie wiem, NASA i tak dalej, więc jest miodzio, no. Jeszcze tylko poobcinam te rysytki i będzie spoko. Dzięki. No tak, to jest taki piasek, że potrafi zabić nie jeden alternator, nie? Teraz wytrzyma może trochę dłużej. Może wytrzyma, no zobaczymy. Nie możemy się doczekać. Nowy teren. A Kuba, jak tam? U ciebie samopoczucie? Bo widzę, że spokojny. Chyba jakiś ten, ziółka wypiłeś, co? Zawsze spokojny. Moim po to jest to, żeby być spokojny. Adrenalina ma tam buzować. Tutaj głos rozsądku ma buzować. No tak. Też zawsze spokój. Zawsze.
się dało naprawić zaraz. Musimy wracać. Jestem już w sumie gotowy. Muszę siknąć tylko i jedziemy. Ale jeszcze nie jestem super mokry. Dobra. Poczuję, że dolatuje ta woda dalej. Na tym korsie. Nie, jednak Xaver, dobra, lej mnie całego. Jest ciepła? Tak, ciepła, zajebić. Ale zajebiście, ta woda jest taka cieplutka. Coś mnie piachu tu naplatywało. Rozumiesz, co tam się dzieje? Kurwa, jakaś paranoja w tym brachu, jest paranoja. Tyle wody, że... Czekaj, spróbuję się tak może zrobić, albo szczotkę jakąś. Nie, to schopie z ogień cały czas, tam jest non stop ogień. Tam nie było sekundy przerwy. Tam był non stop pisz, że... Kiera to przyszedł, on nie miał odpoczynku tam. Coś ty powiedział, że tam jest woda, tylko z lasu jak wyjeżdżasz. K***wa na Mazurach, które wody nie ma. Wiesław! Nie, kurwa, Wiesław, zawiodłem się! Człowiek wieczna tajemnica! Ej, poważnie! Ej, tyle bagna na siebie i wody. Ja siedziałem w wodzie. Nie przyjęliśmy na siebie nigdy w życiu. Aleks pod różnicą całą kombinezonie siedzi. Ej, to jak już nie jedziecie, to zdejmę mokry. Pacjent... operacja się udała, pacjent zmarł. Nie przeżył. Rozrusznik. Serca. Rozrusznik uszkodzony, ale chłopcy poszli organizować drugi, także jeszcze pojedziemy zaraz. A jak komuś wykręcą w nocy, nie? Dalibyśmy wam powąchać, ale a nie poczujecie. Szczotki. Tyk. Przepalone. A w ogóle upalona. Zmieliło. Zmieliło. O, jest, jest. Tyle zostało ze szczotki. Szczotki. Z jednej drugiej nie ma. Masz? Nowy? Nowy rozrusznik do LS-a? Grupki nie biegają. O, ale z forasku! Z forasku. A gdzie taki się zakupuje? LS foras w sklepie. No. Spędziemy. No, piękny. To samo? Dobrze, może go sprawdzimy, to? O, no. I tu jak dotkniesz, on musi chodzić, bo... Ile ten rozrusznik się pala minut? A, myślę, że 7. Wiecie. Obrać, kawał. Ile obrać? Co? Ile obrać? No. Wracamy, kurwa. Kurwa, trzeba jechać. A ten dźwięk był trochę inny, tak to teraz to rozruszył. Było przez strach. To zadowolony, że dalej? No! Dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zajebiście. Potrzebuję wytrzeć ręce, szmatka. Dzięki. A dalej. Już mam, Michał, już mam. O, prawie. Pinta, pinta. To jest ta stara z rozrusznika. Czyli cię ta zatyczki stamtąd? Ja mam. Oto restart. Ile masz? Nie, startuj. Nie, gaz. Kamie, nie ma czasu. Nie będzie gaz. Nie będzie gaz. Zabezpiecz tylko wtyczkę, żeby jej nie p***ało. Tak. Wtyczki już nie ma, już jest wyjebane. Wtyczka, tu oczko. To jeszcze raz. Jeszcze przerobili wtyczkę na oczko już. 40 funtów. Co? Ale macie wtyczkę? Wtyczka jest dalej. Zestaw. Trzeba było przerobić na oczko. To jest tyle, to za mało. Ale kabla nie macie, p***a? Nie mamy takiej.
Szak pojechał, szak jedzie. Zwierzęta z hałasami. Oczywiście, a ty? Spać i mogłem. Jak? Wszystko chrapałeś jak dziki. Tak? Nie wiem, to się jakaś druga, trzecia, patrzę, kurde, się budziłem. To. Ale Red Bullek i będzie.
Co się chłopaki stało? Pasek zerwało? Nie wiemy. Nie ma paska. Nie ma. Ta pompa tak właśnie, ona takie to łożysko na tej pasek? Pompie. Nie ma. Pasek nowy. Gramy stąd. Ale jak trasa? Zajebista. Rewelacja. Dużo lepiej już wczoraj się jedzie. Dawajcie Nie mówimy, coś się stało, bo powolutku się stało. No wiem, bo nie ma i łaska. Third, 23 laps in 5 hours and 9 minutes. A great effort, Alex Adamczyk and Kuba Majewski. Are they still here? There they are. Well done, guys. Thank you. In second place, with 2,925 points. They've raced with us all year. They even came to Poland. Alex Adamczyk and Kuba Majewski. Come forward, guys. Awesome, awesome job. Mike, thank you for starting motor. Without you, we wouldn't make it. Mainly, thank you to our pit crew. Boys, without you, we wouldn't be here. Ladies and gentlemen, the winners of the Ultra 4 British Championship in the 4800 class. Wisisz mi za polakowanie budy teraz. O kurwa, rzeczywiście. Dobra, opowiadajcie, jak tam? Stałe koło niego, tu. Jedźmy, bo jedziemy do pubu wszyscy przecież. No to wiadomo, to zaraz będziemy pić, nie? Jedźmy na najebkę. Ale co, zadowoleni? My się chcemy teraz najebać. Bardzo zadowoleni. Mogło być lepiej, mogło być troszeczkę lepiej niż trzecie miejsce. Dzisiaj. Ale myślę, że warto podsumować cały rok, bo to było zwiększenie całego roku.
z tym doświadczeniem przyszły rok? Będzie lepiej w przyszłym roku. Nabraliśmy kilka doświadczenia w tym roku. No. Czy serwis ile czasu? Dużo, tak? Za szybki był, no. Że był pasek wymienić rok. A będzie jeszcze szybszy. A będzie jeszcze szybszy, także. Proszę, prawda jest taka, że łatwiej zdobyć wokół siebie naprawdę zajebistych, wspaniałych ludzi, zapaleńców, jak się wygrywa i to się nam udało. Dwie rzeczy, wygrywamy i mamy zapaleńców wokół siebie. Plan wykonany. Mam też gadać na początku, że nie spodziewałem się tego. W życiu, gdzie? Musimy cały rok wygrać? Nieźle. Zajebisty rok. Bardzo dobry rok. No impreza teraz, nie? Można sobie pozwolić na imprezę. Teraz jest zasłużona. Na zasłużoną imprezę. Wszyscy jedziemy. Wszyscy tak tutaj stoimy. Pakujemy się w samochody. Jedziemy do pubu.